Jest 3 sierpnia 1944 roku. Powstanie w Warszawie trwa od 65 godzin. Poprzedniego dnia Niemcy zaskoczyli Polaków, przebijając się ulicą Wolską w kierunku wschodnim, do centrum miasta. Podczas wieczornych walk o arterię powstańcom udało się zlikwidować opór, ale przy znacznych stratach własnych. Teraz jednak, w godzinach porannych trzeciego dnia, na Wolskiej zapadła cisza. Korzystając z uspokojenia sytuacji i nie czekając na powrót Niemców, podchorąży Stanisław Leopold, pseudonim Rafał, wydał rozkaz, aby batalion Parasol zaryglował ulicę Wolską. Na zachód od placu Kercelego sytuacja wyglądała następująco. Do skrzyżowania z Młynarską teren kontrolowali powstańcy. W tym miejscu znajdowała się barykada z wykolejonych i przewróconych wozów tramwajowych, najprawdopodobniej pochodzących z Wolskiej Remizy, czyli dzisiejszej zajezdni tramwajowej R1 Wola. Dalej, na zachód, jednostek polskich nie było. Z kolei w okolicy kościoła Świętego Wojciecha znajdowali się już Niemcy. Parasolarze mieli za zadanie obsadzić budynki znajdujące się na przedpolu barykady. Zadanie to przypadło oddziałowi z pierwszej kompanii batalionu pod dowództwem Janusza Brochwicz-Lewińskiego, pseudonim Gryf. Tego dnia przeprowadził on patrol do ubezpieczalni na Działdowskiej. Podczas starć w jednej części budynku siedział jego zespół, zaś w drugiej Niemcy. Wracając ulicą Wolską z tegoż patrolu, Gryfowi wpadł w oko budynek pod numerem 40, który był siedzibą przedwojennej firmy rodziny Michlerów. Głowa rodziny i zarazem starszy cechu młynarzy miasta stołecznego Warszawy, Karol Henryk Michler, założył w 1886 roku Towarzystwo Młyna Parowego, późniejsze Towarzystwo Akcyjne Młynów i Zakładów Zbożowych, które oprócz tradycyjnych wypieków produkowało m.in. mąkę, kaszę czy otręby. Nie była to byle jaka firma, ponieważ jej wyroby pojawiały się na międzynarodowych targach w całej Europie. Na działce z młynem powstała w 1897 roku piekarnia, zaś niedługo później wytwórnia makaronu. Całość została zamknięta od strony ulicy Wolskiej jednopiętrową kamienicą w stylu eklektycznym. Droga na dziedziniec była zamknięta żelazną bramą, znajdującą się przy szczycie budynku od strony centrum Warszawy. Budynek przetrwał kampanię wrześniową, ale zakłady zostały zajęte przez Niemców. 3 sierpnia kamienica, jak i cały zespół młynów, były opustoszałe. Gryf stwierdził, że budynek Michlerów nadawał się idealnie do wyznaczonego mu zadania zaryglowania Wolskiej. Podzielił on swój 38-osobowy oddział na dwie grupy. Pierwsza, pod jego dowództwem, licząca 17 żołnierzy, usadowiła się pod numerem 40, na piętrze. Jej uzbrojenie stanowiły 3 pistolety maszynowe MP40, nazywane Schmeisserami, 1 pistolet maszynowy Błyskawica, 1 karabin maszynowy MG42, 3 inne karabiny, kilka pistoletów oraz dużo granatów. Pozostała dziesiątka pod dowództwem kaprala podchorążego Janusza Ligenzy, pseudonim Kruk, zajęła piętro budynku numer 39, naprzeciwko kamienicy. Na jej wyposażeniu znajdowały się 1 pistolet maszynowy Sten, 1 inny karabin, 2 pistolety oraz granaty zaczepne. Pozostała jedenastka pod dowództwem kaprala podchorążego Andrzeja Gaweckiego, pseudonim Sław, uzbrojonych w 3 steny, 2 pistolety i granaty zaczepne, miała patrolować przedpole obu budynków. Na placówce było spokojnie do poranka 4 sierpnia, gdy Wolską przemknął niespodziewanie Opel Blitz należący do Luftwaffe. Jej kierowca, który ewidentnie pogubił się na wolskich ulicach, zauważył, że przez barykadę nie ma szans przejechać, po czym zatrzymał się na skrzyżowaniu ze Staszica i zaczął zawracać. Obsady obu budynków oraz grupa patrolowa otworzyły ogień, na który odpowiedziało 2 kolejnych Niemców jadących ciężarówką. Kierowcy udało się jednak wykręcić i razem z jednym Niemcem, który osłaniał odwrót siedząc na błotniku, odjechał na zachód. Drugi Niemiec został raniony w rękę i poddał się. Po stronie powstańców analogiczną ranę odniósł z kolei Sójka. Cały ten incydent z Oplem Blitzem nie spodobał się Rafałowi.
W rejonie Wolskiej 40 do końca dnia panował spokój. Wysyłane na przedpole patrole zanotowały dwa starcia z nieprzyjacielem na Górczewskiej i Nadworskiej, czyli obecnej ulicy Kasprzaka. Obie strony nie poniosły strat, jednak patrole przyniosły niepokojące dla Gryfa informacje. Lewe skrzydło parasola na południe od numeru 39 było ziemią niczyją. Nie było tam ani sił powstańczych, ani Niemców. Gryf zwrócił uwagę na ten fakt Rafałowi oraz podporucznikowi Jerzemu Zborowskiemu, pseudonim Jeremi, gdy ci przyszli wieczorem skontrolować placówkę. Pojawiła się sugestia przesunięcia obu stanowisk o jeden budynek na zachód. To jest z Wolskiej 40 do Wolskiej 42, a z Wolskiej 39 do gmachu fabryki obić papierowych i papierów kolorowych Jerzego Franaszka. Jednak siły były na to zdecydowanie za małe i wymagały przegrupowania batalionu, co odłożono do następnego poranka. Wieczorem do kamienicy Michlera przyniosły kolację dwie sanitariuszki. Maria Kamecka pseudonim Jola oraz pseudonim Graszka. Wśród trwających rozmów Józef Szczepański, pseudonim Ziutek, wykorzystał fakt, że Michlerowie mieli pianino Bechstein. Zasiadł przy nim i zaczął grać piosenki konspiracyjne. W pewnym momencie Ziutek zaprezentował utwór zatytułowany Pałacyk Michla. Napisał go w godzinach poprzedzających tak zwaną wieczorynkę, a nie, jak obecnie sugerują prawie wszystkie media, podczas przerwy w ostrzale. Nowa nazwa przyległa do kamienicy na stałe. Około godziny 6 nad Wolską przeleciało 40 Heinkli He-111, które zbombardowały rejon ulicy Chłodnej. Krótko po tym do załogi pałacyku dołączył obserwator dowództwa, podporucznik Ster. Z kolei wysłany o świcie patrol pod dowództwem kaprala podchorążego Janusza Pawłowskiego, pseudonim Siódemka, przyniósł informację o grupowaniu sił niemieckich przy nasypie kolei obwodowej. Obrońcy otrzymali również granaty obronne Mills i rewolwery Smith Wesson, pochodzące ze zrzutów. Prawdopodobnie w tym samym czasie, 500 metrów na zachód od pałacyku Michla, między skrzyżowaniem Wolskiej i Syreny i kamienicą pod numerem 67, miała miejsce odprawa dowództwa sił niemieckich. Do tłumienia powstania w Warszawie Heinrich Himmler wyznaczył Ericha von Dembacha Zelewskiego, który do tej pory zwalczał siły partyzanckie. Ponieważ jednak ten był cały czas w drodze do miasta, w odprawie brał udział dotychczasowy dowódca sił SS, Gruppenführer Heinz Reinefarth. Wtedy to miał paść rozkaz, aby wymordować wszystkich mieszkańców stolicy, zaś miasto, zgodnie z rozkazem wodza, zrównać z ziemią. Po godzinie 6 Niemcy ruszyli na całej Woli. Jedna z kompanii SS została przydzielona do zaatakowania barykady na skrzyżowaniu Wolskiej i Młynarskiej. Jak opisywał Gryf, w pełnym bojowym szyku, w rozpiętych koszulach, z podwiniętymi rękawami poruszali się krokiem półbiegowym. Byli bardzo dobrze uzbrojeni w karabiny maszynowe, broń automatyczną. Uwagi do dziejów pierwszej kompanii Parasola mówią z kolei, gdy SS-mani znaleźli się między pałacykiem i Wolską 39. Stoją spokojnie co kilka metrów pod domami po obu stronach Wolskiej. Są bez hełmów, rozpięte pod szyją kurtki czernią się wyłogami i naramiennikami. Byli to ludzie Oskara Dirlewangera. Kim zaś był Dirlewanger? Doktorem nauk politycznych, który był odpowiedzialny za tyle zbrodni, że nie nadawał się nawet do sądu dla ludożerców i nie ma w tym absolutnie nic śmiesznego. Był określany mianem najgorszego z najgorszych dowódców podczas całej II wojny światowej i miał pod swoim dowództwem absolutne potwory, jakie kiedykolwiek chodziły po tej ziemi. Na Wolskiej zapadła cisza, przerwana najpierw komendami Niemców, którzy przeszli pod oknami obu budynków i zatrzymali się przed Staszica, a następnie seriami z broni Polaków. Pierwsze strzały padły z pałacyku, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Po chwili dołączył numer 39. Obsługa karabinu maszynowego w bramie tegoż budynku została zlikwidowana, druga w bramie pałacyku i trzecia przy ścianie numeru 42 przygwożdżone. Dirlewangerowcy przy murze szpitala świętego Stanisława zostali ścięci seriami z Wolskiej 40. Pod polskim ostrzałem Niemcy zaczynają się przegrupowywać. Dowodzącego oddziałem SS oficera dosięga kula wystrzelona przez strzelca Jerzego Jakubczyka, pseudonim Jur.
Po kilkudziesięciu minutach sytuacja na obu pierzejach wygląda diametralnie różnie. Niemcy po południowej stronie są przygwożdżeni ogniem z pałacyku, zaś ci po północnej przyduszają załogę Wolskiej 39. Dopiero po rzuceniu granatów wirlewangerowcy zaczęli się wycofywać na zachód. Powstańcy zlikwidowali również jeden karabin maszynowy w bramie fabryki Franaszka, który miał pełnić funkcję osłonową. Bilans tej walki był następujący. Po południowej stronie Wolskiej Niemcy stracili 9 ludzi, zaś po północnej 5, z czego jednego oficera. Nie wiadomo, ilu dokładnie rannych SS-manów leżało między pałacykiem i numerem 39, ale z opisów wynika, że było ich wielu. Gryf opisał ten widok krótko, jako makabryczny. Po stronie polskiej straty odnotowała załoga Wolskiej 39. Zginął kapral podchorąży pseudonim Niewiadomski, zaś Kruk i starszy strzelec pseudonim Czarny byli ranni. Dodatkowo przy próbie podjęcia broni z ulicy, ogień ustawionych przy skrzyżowaniu z Działdowską czołgów Panther ciężko ranił strzelca pseudonim Smuga oraz Lżej Stera. Wszyscy ranni zostali odtransportowani do szpitala. Cisza trwała przez następną godzinę. Około 8 nadszedł kolejny oddział dirlewangerowców, tym razem w pełni świadomy, że po obu stronach Wolskiej znajdowali się powstańcy. Niemcy poruszają się pieszo wyłącznie północną pierzeją ulicy, zaś po południowej stronie powoli sunie Pantera, która otwiera ogień w okna pałacyku Michla. Kolumna po północnej stronie zaczyna z kolei strzelać w okna numeru 39, gdzie ginie pracownik miejskich zakładów komunikacyjnych, strzelec pseudonim Stanisław, zaś ranny zostaje strzelec Dąb, zwany także Mumkiem. Podczas gdy część dirlewangerowców strzela w południowy budynek, pozostali chcą wedrzeć się przez okna do środka pałacyku. Wówczas parasolarze przegrupowują się. Pod numerem 39 na piętrze z granatami zostają Jur, strzelec pseudonim Włodek oraz kapral Stal. Zaś siódemka, który przejął dowodzenie od Kruka, razem ze starszym strzelcem Sępem, strzelcem Jerszyną oraz strzelcem Szarakiem schodzą na parter. W pałacyku ciężko ranny na piętrze zostaje starszy strzelec Sokół. Gryf wycofuje pozostałych tamże żołnierzy do tylnych pokoi oraz do piwnic, gdzie rażą wroga przez okienka piwniczne, po czym rzuca komendę PM-y za mną i razem z kapralem podchorążym Brzozą, plutonowym podchorążym Jackiem oraz podchorążym Krzychem wybiega przez furtkę bramy wjazdowej młyna, prosto na ulicę Wolską. Wirlewangerowców znajdujących się pod oknami pałacyku ścięło, i to dosłownie. Ci Niemcy, którzy nie zostali trafieni, schowali się za Panterą, która to nie mogła wystrzelić w serii z karabinu maszynowego, w czterech strzelających z biodra parasolarzy, bo ci znajdowali się w jej martwym polu. Dokładnie w tym momencie z piętra Wolskiej 39 poleciały granaty, trafiając dokładnie w tych, którzy schowali się przed grupą Gryfa za czołgiem. Wirlewangerowcy salwowali się w takiej sytuacji paniczną ucieczką w kierunku zachodnim. Gdy Pantera wycofywała się na zachód, do pałacyku przybyli ponownie Rafał oraz Jeremi, którzy otrzymali meldunek od Gryfa po pierwszym natarciu. Obaj zostali na miejscu. Zborowski był zafascynowany tym, jak przebiegały dotychczasowe walki o pałacyk. Sokół został z kolei odtransportowany do szpitala Karola i Marii na ulicy Leszno. Ranni zostali także Jacek oraz strzelec warszawski. Na Wolskiej 39 oprócz Stanisława zginął także drugi pracownik MZK, strzelec Władysław, zaś Dąb został ranny. Straty te spowodowały, że załoga numeru 39 skurczyła się o połowę i siódemka około 10 wyprowadził załogę przez teren szpitala Świętego Stanisława na Młynarską. Z kolei Gryf z jednym karabinem maszynowym oraz trójką innych żołnierzy przeszedł na poddasze magazynu znajdującego się przy bramie, zaś reszta została na piętrze pałacyku. Trzeci atak dirlewangerowców ruszył około 10. Był on mniej więcej kopią drugiego, tyle że zamiast jednej pantery były dwie. Pierwsza dojechała do bramy i ustawiała się do jej wyważenia, zaś druga stanęła przy fabryce Franaszka i zaczęła strzelać w okna pałacyku, odrzucając Jeremiego i pozostałych obrońców od okien. Ten z kolei, widząc, że Niemcy rzucają na parter granaty i czekają przy bramie, wysłał grupę parasolarzy przez wybitą dzień wcześniej dziurę do budynku numer 42, skąd z trzeciego piętra obrzucili oni Niemców granatami. Jur, Szary oraz Czesław obrzucili panterę przy bramie granatami i butelką zapalającą, zaś reszta grupy Gryfa otworzyła ogień z magazynu.
Zginęło kilku dirlewangerowców, jednak w magazynie zginął Czesław, zaś ranny został Jur. Niemcy zmuszeni byli ponownie się wycofać. W międzyczasie Jeremi wycofał się z pałacyku w rejon komina przy młynach, w trakcie czego został draśnięty kulą w szyję i wycofany do punktu opatrunkowego. Godzinę po trzecim ataku SS-mani wracają przy wsparciu panter, które ostrzeliwują pałacyk oraz magazyn przy bramie. Odpowiada im jednak cisza. Próbując się dostać na dziedziniec młynów Michlera, dirlewangerowców witają serię parasolarzy. Odpowiada im pantera zza bramy na Wolskiej, trafiając we front masywnego budynku i wzbijając tuman kurzu w środku, gdzie ukryli się żołnierze pierwszej kompanii. Wtedy od zachodniej strony niespodziewanie pada kolejne trafienie. Druga pantera podjechała działdowską i wystrzeliła w ścianę młyna, wybijając w niej dziurę. Rzucone przez nią niemieckie granaty nie ranią nikogo. Otwór szybko blokują ogniem gryf oraz brzoza, zaś reszta z górnych pięter młyna rzuca SS-manom w nagrodę granaty. Niemcy po raz kolejny muszą się wycofać, zabierając część rannych. Wśród parasolarzy ciężko ranny został jedynie Krzych. Po tym szturmie, w południe, dowódca parasola, Adam Borys pseudonim Pług, znany także pod pseudonimem Dyrektor, nakazał Gryfowi wycofanie się z terenu młynów Michlera ze względu na postępy Niemców na Górczewskiej i zagrożenie odcięciem. Dużą rolę odegrały również kurczące się zapasy amunicji w pałacyku. Po przejściu na Górczewską, Gryf wraz z Brzozą, Rafałem i oddziałem zebranym przez Sława i Siódemkę przeprowadzili jeszcze kontratak na pałacyk i młyny Michlera. W trakcie tych walk zginęli Sław, Józiek i Sylwek. Dwóch powstańców zostało rannych, zaś jeden zaginął. W godzinach popołudniowych batalion Parasol wycofał się na dobre z rejonu pałacyku Michla. Niemcy stracili co najmniej 30-40 zabitych, mieli również wielu rannych. Powstańcy również ponieśli straty. Czterech z nich zginęło podczas szturmów, trzech zmarło z ran, 8 zostało rannych. W kontrnatarciu zginęło z kolei 3 powstańców, 2 zostało rannych, a 1 zaginął. Łączne straty wyniosły 21 z 47 żołnierzy Armii Krajowej, biorących udział w walkach o pałacyk Michlera i młyny. Wracając z wypadu na Działdowską, zorganizowanego w trakcie popołudniowego kontrataku na pałacyk, Gryf zbierał po drodze zagubionych żołnierzy oddziałów wolskich. Jak opisują uwagi... Relacjonują oni, że SS-mani z domów, które obsadzają, wyciągają ludność cywilną i natychmiast mordują, bez wyjątku, na wieki płeć. Był to początek rzezi woli. Lista uczestników pałacyku Michla dołączona do uwag zawiera 53 nazwiska. W walkach o pałacyk zginęli podporucznik Tadeusz Barański, pseudonim Czesław, Niewiadomski, nazwisko nieznane, dwaj pracownicy MZK, Stanisław oraz Władysław, nazwiska obu nieznane. W kontrnatarciu zaś zginęli kapral podchorąży Andrzej Gawecki, pseudonim Sław, strzelec Józef, pseudonim Józiek, nazwisko nieznane i strzelec Sylwek, nazwisko nieznane. Strzelec Nowicki, pseudonim Rybka, podczas niego zaginął. 5 z nazwisk na liście to sanitariuszki i łączniczki, spośród których tylko 2 przeżyły wojnę. Ewa, nazwisko nieznane, i Maria Kamecka, pseudonim Jola. Łączniczka Krystyna Wańkowicz, pseudonim Anna, zginęła na cmentarzu kalwińskim, kilka dni po pałacyku. Łączniczka Jasia nie wróciła z Czerniakowa, zaś sanitariuszka Danuta Karzyńska, pseudonim Boja, zginęła w Śródmieściu. Strzelec Włodzimierz, pseudonim Dąb, nazwisko nieznane, podchorąży Krzysztof, pseudonim Krzych, nazwisko nieznane i strzelec pseudonim Smuga, nazwisko nieznane, zmarli z ran. Ranni podporucznik pseudonim Ster, nazwisko nieznane i starszy strzelec pseudonim Czarny, nazwisko nieznane, nie odnaleźli się po wojnie. Podobnie jak strzelec pseudonim Środa, nazwisko nieznane, kapral Tadeusz, pseudonim Murzyński, nazwisko nieznane, strzelec pseudonim Warszawski, nazwisko nieznane i strzelec pseudonim Wojtek, nazwisko nieznane. Starszy strzelec Bogdan Jarząbek, pseudonim Sokół, również się nie odnalazł, ale biorąc pod uwagę, że wysłano go do szpitala Karola i Marii, niewykluczone jest, że zginął w trakcie jego likwidacji.
Podporucznik Jerzy Zborowski, pseudonim Jeremi, został ranny na Czerniakowie i został zamordowany przez Niemców po dostaniu się do niewoli razem z żoną we wrześniu. Podchorąży Stanisław Leopold, pseudonim Rafał, zginął na Starym Mieście. Strzelec Jerszyna, nazwisko nieznane, strzelec Henryk Zajączkowski, pseudonim Szarak i starszy strzelec Mieczysław Lewandowski, pseudonim Sęp, zginęli w Śródmieściu. Taki sam los spotkał również strzelca Zenona Bednarskiego, pseudonim Mikro, strzelca Ryszarda Morawskiego, pseudonim Nowy, strzelca Władysława Fordisko, pseudonim Roman, strzelca Dzitka, nazwisko nieznane, i strzelca Ryszarda Jędrzejczaka, pseudonim Kir, którzy uczestniczyli w kontrnatarciu na pałacyk. Starszy strzelec Wiktor, pseudonim Rzemieślnik, nazwisko nieznane, zginął na cmentarzu kalwińskim. Kapral podchorąży Józef Szczepański, pseudonim Ziutek, autor piosenki Pałacyk Michla, zginął w Śródmieściu. Wojnę przeżyli. Strzelec Władysław, pseudonim Włodek, nazwisko nieznane, został ranny w Śródmieściu, wyemigrował po wojnie do Kanady. Plutonowy Czesław Strycel, pseudonim Wichura, został ranny w Śródmieściu. Starszy strzelec Jerzy Dydyński, pseudonim Wołowicz, oraz strzelec Tadeusz Burkiewicz, pseudonim Szary, zostali ranni dwukrotnie, na cmentarzu kalwińskim oraz na Starym Mieście. Strzelec Jan Nadolski, pseudonim Jasiek, został ranny w trakcie powstania. Kapral podchorąży Zbigniew Rylski, pseudonim Brzoza, został ranny na Starym Mieście. Kapral Tadeusz Migda, pseudonim Stal, kapral podchorąży Janusz Ligenza, pseudonim Kruk, starszy strzelec podchorąży Stanisław Peterek, pseudonim Sylwester, starszy strzelec Jan Trusiewicz, pseudonim Eko, kapral podchorąży Janusz Pawłowski, pseudonim Siódemka, kapral podchorąży Józef Hoppe, pseudonim Józek, odnaleźli się w kraju. Plutonowy podchorąży Jacek Szperling, pseudonim Jacek, został ponownie ranny na Starym Mieście. Zmarł w 1967 roku. Kapral podchorąży Eugeniusz Kuczmierowski, pseudonim Kuba, zmarł w 1962 roku. Jerzy Jakubczyk, pseudonim Jur, wyemigrował do Anglii. Drugi Jur, Jerzy Hołownia, wyemigrował zaś do Francji. Strzelec Zdzisław Chrzanowski, pseudonim Roślinka, został ranny na Starym Mieście. Wyemigrował do Brazylii. Janusz Brochwicz-Lewiński, pseudonim Gryf, został ciężko ranny na cmentarzu kalwińskim. Cudem przeżył wojnę. Wyemigrował do Anglii, wstąpił do pułku przybocznego huzarów Gwardii Królowej Elżbiety II. Do Polski wrócił, nie bez problemów, 29 lipca 2002 roku. Zarówno na emigracji, jak i po powrocie do kraju przeżył kilka zamachów na swoje życie. Zmarł 5 stycznia 2017 roku w Warszawie. Oskar Dirlewanger zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach 7 czerwca 1945 roku w Altshausen. Jedna z wersji mówi, że został rozpoznany, a następnie zabity przez Polaków. Heinz Reinefarth nigdy nie poniósł odpowiedzialności za zbrodnie popełnione w Warszawie. Po wojnie został wybrany burmistrzem miasta Westerland na wyspie Sylt. Zmarł w maju 1979 roku w swojej rezydencji.